Dobry wieczór. Witam w imieniu Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu Życia. Sięgnij po zdrowie. Witam Państwa na serii wykładów doktora Horsta Millera. Współorganizatorem naszego spotkania jest Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Poznaniu. Temat serii: prawa życia, skąd się biorą choroby. Dzisiejszy wykład to podstawa wszelkiej nauki, zrozumienie praw przyrody. Drugi wykład jutro o godzinie 18:00, natura człowieka i jej wpływ na przyczyny chorób. A w niedzielę o godzinie 18:00 podświadomość i jej wpływ na zdrowie psychofizyczne. Dwa słowa o naszym wykładowcy. Doktor nauk medycznych Horst Miller jest otolaryngologiem. Urodził się w Rumunii, ale medycynę studiował na Uniwersytecie we Freiburgu w Niemczech. W 2004 roku otworzył prywatną praktykę w Weinheim w Niemczech, aby pomagać ludziom, wykorzystując medycynę naturalną. W ciągu ostatnich 17 lat dr Miller dogłębnie badał związek między umysłem a ciałem, zwracając uwagę na wpływ myśli na zdrowie. Wielokrotnie był świadkiem, jak zdrowie przywracane było dzięki zastosowaniu jego podejścia w leczeniu chorób. Te odkrycia dały mu wiele okazji do przemawiania na całym świecie i teraz mamy go w Polsce. Miałem okazję być na serii jego wykładów jakieś półtora roku temu w Niemczech i udało mi się zaprosić doktora do naszego klubu. Najbliższy możliwy termin to był właśnie dopiero teraz, także półtora roku czekaliśmy na to spotkanie i cieszymy się, że mamy okazję usłyszeć go w Polsce. Jeśli będą mieli Państwo pytania, proszę zadawać je na czacie na YouTubie. Oczywiście nie obiecujemy, że odpowiemy na wszystkie. Tłumaczyć będzie dzisiejszego naszego gościa, pan Łukasz Muzyka. Łukasz, powodzenia. Herzlich willkommen, dr Miller. Ich freue mich sehr, dass unser Treffen doch stattgefunden hat. The floor is yours. Welcome. Ja, vielen Dank. Thank you very much for this invitation. I would have loved to be with you in person. Dziękuję bardzo za to zaproszenie. Bardzo chciałbym być z wami osobiście. It would have made much more fun to be there and hug and shake hands. To byłoby dużo ciekawsze być tam osobiście, móc uścisnąć rękę wam. But we are happy to be online as well together. Ale jesteśmy szczęśliwi, że możemy to zrobić również online. And I'm looking forward to a very blessed weekend. I nie mogę się doczekać na ten błogosławiony weekend, który jest przed nami. In which we have to learn very fundamental things. Podczas którego nauczymy się podstawowych rzeczy. As a physician, I always am searching to find the root of things. Jako lekarz zawsze staram się dociekać przyczyny różnych rzeczy. I never liked to take leaves off the tree. I liked to go to the root of the tree so that I understand where the leaves are coming from. Nie chcę patrzeć na liście drzewa, ale skupić się na korzeniach, żeby wiedzieć, skąd te liście pochodzą. So that's why we are going to study tonight. Więc to będziemy dzisiaj studiować. The foundation of all science. Podstawa wszelkiej nauki. Understanding nature and its laws. Zrozumienie natury i jej praw. And the main question that we want to ask is, where is disease coming from? I główne pytanie, na które będziemy starali się odpowiedzieć, to skąd bierze się choroba? Can we know it for sure? Czy możemy tego być pewni? Or is the origin of disease or the cause of disease something unknown to us?
czy też przyczyna chorób jest dla nas czymś nieznanym. When I started 17 years ago in my practice, kiedy zacząłem praktykować 17 lat temu, I did not know where disease is coming from. Nie wiedziałem, skąd biorą się choroby. But I'm very thankful that after a few years I could realize that there is a clear way how disease or where disease is coming from. Natomiast dzisiaj cieszę się, że mogę powiedzieć, że to jest to już jest dla mnie bardziej zrozumiałe, skąd biorą się choroby. This is not so common in medicine. To nie jest typowe w medycynie. I just recently had a patient. She is 35 years old and she had a loss of her hearing on her left ear. Ostatnio miałem pacjentkę 35 lat i utraciła wzrok w lewym uchu. Słuch w lewym uchu. And that happened about 2 months before she came to see me. I to stało się około 2 miesięcy, zanim przyszła do mnie. And when she told me the symptoms, I told her and said, I know where it comes from. I kiedy opowiedziała mi o symptomach, ja powiedziałem jej, że wiem, co jest przyczyną. As she is an educated person, she was surprised. Ona jako wykształcona osoba była zdziwiona. She had seen other doctors before. Widziała wcześniej innych lekarzy. She also had surgery on the ear. Miała również operację na tym uchu. But no one could tell her why she suddenly lost her hearing. Ale nikt nie mógł wytłumaczyć jej, dlaczego znienacka straciła słuch. And she was surprised and also somehow challenged. I ona była zdziwiona, ale jednocześnie chciała to tak jakby sprawdzić. How come that you know? Zapytała, jak to jest możliwe, że ty wiesz? The other doctors say they don't know. Inni lekarze powiedzieli, że nie wiedzą. Is that not something that you are making yourself up, you're presumptuous? Czy ty przypadkiem nie jesteś zbyt pewny siebie? Well, I asked her later when she came the second time to see me. Zapytałem jej drugi raz, kiedy przyszła się ze mną spotkać. What kind of a doctor she would like to have? Jakim rodzajem lekarza chciałaby się spotykać? One that starts when she tells her him her sister her symptoms, he should start and say, well, let's see, what could it be? I don't know. Z takim, który by po usłyszeniu symptomów by zaczął mówić, no zobaczmy, co to jest, nie jestem pewien. Would that be the doctor that a patient wants? Czy to byłby lekarz, którego pacjent, z którym pacjent chciałby pracować? Or would the patient want to have a doctor that when the symptom is told to him, the patient would say, the doctor should say, well, no problem. I know where it comes from. Czy raczej doktor, czy lekarz powinien być kimś, kto po usłyszeniu symptomów powie, że to jest to i wie, co jest przyczyną? You see, if we don't know where disease is coming from, zobaczcie, jeśli nie wiecie, skąd pochodzi choroba, whatever the therapy is, bez względu na to, jaka jest terapia, the therapy doesn't remove the cause why the disease appears. Terapia nie usuwa powodu, dla którego choroba występuje. And I compare disease with an alarming signal. I ja porównuję chorobę z takim sygnałem alarmowym. Something is wrong. Coś jest nie tak. So whatever at every place on your body you get a symptom that is an alarming signal. Więc jeśli w którymś miejscu na ciele są symptomy, które są tym sygnałem alarmowym, you should know where it comes from. Powinieneś wiedzieć, skąd pochodzą. You see, when the signal starts, it just shows you that there is a fire somewhere going on. Ten sygnał, on tak jakby pokazuje, że gdzieś się pali. So that's why would you like that the fire
people would come when a fire is burning and the alarm is going on. They come, pick the fire alarm and leave you and left and leave the fire burning. Czy chcielibyście, że kiedy pali się i przyjeżdżają strażacy, to usuwają alarm, po czym zostawiają ciebie i płonący i ten pożar, po czym odjeżdżają? Would that be the right procedure? Czy to by była właściwa procedura? Now, unfortunately, in medicine, when we have a symptom, we try to remove it. Niestety w medycynie, kiedy mamy symptomy, staramy się je usunąć. By the therapy we give. Poprzez terapię, którą stosujemy. We have pills for headache, so that the headache goes away. Mamy tabletki na ból głowy, żeby ból głowy odszedł. We have pills for fever, so that the fever goes away. Mamy tabletki na gorączkę, żeby opuściła nas gorączka. And we have all kinds of therapies to remove the signal. Mamy bardzo dużo różnych terapii, aby usunąć sygnał. But why do we have the disease? Ale dlaczego mamy choroby? And this is what we want to study. I to jest to, co chcemy dzisiaj studiować. And the question is, what would we need to know in order to very surely, precisely, by no doubt, point out the cause of disease? I pytanie brzmi, co musimy wiedzieć, aby bez żadnych wątpliwości móc powiedzieć, co jest przyczyną choroby? First of all, we need to know nature. Po pierwsze, musimy znać naturę. And nature is governed by very clear laws. I natura jest zarządzana bardzo przejrzystymi prawami. There is nothing in nature that comes by chance. Nic w przyrodzie nie dzieje się przez przypadek. Everything that happens in nature is by law. Wszystko, co dzieje się w przyrodzie, wynika z praw. And the same thing is with the human being. To samo jest z człowiekiem. He fits in nature, he lives in nature and he must know himself. Człowiek pasuje do natury, żyje w naturze i powinien znać siebie. I consider that one of the greatest problems of today's times is that humans don't know themselves. Uważam, że jednym z największych problemów dzisiejszych czasów jest to, że ludzie nie znają siebie. They're so far from nature, and since they don't know the nature, they don't know even the themselves and how they are functioning. Są tak oddaleni od przyrody, nie znają siebie, tak więc nie rozumieją nawet sposobu, w jaki oni działają. If we would know ourselves, we would know very precisely what's wrong with us. Gdybyśmy znali siebie, wiedzielibyśmy doskonale, co jest z nami nie tak. So when we get sick. Więc kiedy chorujemy. But if we don't know ourselves, then how should we know where disease is coming from? Więc kiedy nie znamy siebie, to skąd możemy wiedzieć, skąd pochodzą choroby? And then the third thing that we need to know is what do we need in order to function well and be healthy and happy. I trzecią rzeczą jest to, czego potrzebujemy, aby dobrze funkcjonować i być szczęśliwymi. So there are not many things we need to know. Nie ma tych rzeczy wiele. I compare this with when you are old enough to make your driver's license. Porównuję to do sytuacji, kiedy jesteśmy wystarczająco dorośli, aby mieć prawo jazdy. Do you need to know everything from your car? Czy musicie rozumieć wszystko w swoim samochodzie? No. Nie. You just need to know those things that you need to act on so that you can drive the car. Musicie tylko rozumieć rzeczy, na które macie wpływ i które są wam potrzebne, żeby operować tym samochodem. And usually in a few weeks you know them. I zazwyczaj w ciągu kilku tygodni je znacie. So we don't need to know
everything about the human being. Więc nie musimy rozumieć wszystkiego dotyczącego człowieka. We need not to know everything about nature. Nie musimy wiedzieć wszystkiego o przyrodzie. Because that's an infinite field. Bo ponieważ to ten obszar jest nieskończony. But the law by which everything functions is very simple and everyone can learn it in a very short time. Ale prawo, które dotyczy tego, jak wszystko działa, jest bardzo proste i każdy może się jego nauczyć. So the requirements for things to know is not, it's not many things we need to know. Więc wymaganych nie jest wiele rzeczy. But there are decided things to know. Ale są pewne ważne rzeczy, które musimy. And I myself did not know this when I started 17 years ago in my practice. A i ja sam nie wiedziałem tych rzeczy, kiedy zaczynałem moją praktykę 17 lat temu. But I was forced to learn them because I was a physician and I should know what I do. Ale byłem zmuszony się ich nauczyć, dlatego że jestem lekarzem i powinienem rozumieć, co robię. So one of the first thing is that I discovered the law. Więc pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to właśnie odkryłem prawo. So the universe is governed by one basic law. Wszechświat jest zarządzany jednym podstawowym prawem. There is no element in this whole universe, in this whole creation, from the biggest to the smallest, that does not function according to this law. Nie ma rzeczy w tym wszechświecie od najmniejszej do największej, która nie działa w zgodzie z tym prawem. Now this basic law is a very simple thing. It says. To podstawowe prawo jest bardzo proste i mówi. Nothing can exist or function by itself. Nic nie może istnieć lub funkcjonować samo z siebie. That is, everything and nothing can do anything for itself. To znaczy, że nic nie może zrobić cokolwiek tylko dla siebie. So these are the two basic things of the law. To są dwie podstawowe rzeczy dotyczące tego prawa. Everything in the universe functions according to the model of a channel. I wszystko we wszechświecie działa zgodnie z tym modelem kanału. And this channel cannot exist or function by itself. I ten kanał też nie może istnieć sam z siebie. It must first take power. Najpierw musi wziąć moc. Take means. Jakieś atrybuty czy rzeczy. In order to give them. Żeby móc je oddać dalej. And that what it gives does not give for itself. I to, co daje, też nie może istnieć i funkcjonować samo dla siebie. So this is the foundation of everything we need to understand. I to jest fundament wszystkiego, co musimy rozumieć. There is nothing. Nie ma nic. That can exist or function by itself. Co może istnieć albo funkcjonować samo z siebie. Our body is like a channel. Nasze ciało jest jak ten kanał. And he must take in order to give. I to ciało musi wziąć, żeby móc dawać. But everything that is physical. Ale wszystko, co jest fizyczne, reacts to what it takes and gives. Reaguje na to, co bierze i daje. By example, we put food in our stomach. Na przykład podajemy jedzenie do swojego żołądka. The stomach picks up the food. Żołądek odbiera jedzenie. And gives it on to the blood. I przekazuje je do krwi. Very simple. Bardzo proste. Because that's how it was made. Ponieważ tak to zostało zrobione. How much food does the stomach keep for itself? Jak dużo jedzenia zachowuje żołądek dla siebie? If the stomach would keep a little of the food for itself,
Gdyby gdyby żołądek zostawiał trochę jedzenia dla siebie, to byśmy umarli. So the stomach takes everything. Więc żołądek bierze wszystko. And gives everything. I oddaje wszystko. So some goes into the blood. Więc część idzie do krwi. Some is given on in the digestive channel. I część jest przekazywana dalej do układu pokarmowego. So understanding this basic law, więc rozumienie tego podstawowego prawa, then we know something that the body cannot make itself sick. Więc wiemy, rozumiejąc to prawo, że ciało nie może samo siebie sprawić, że będzie chore. So when we have a sudden hearing loss, więc jeżeli mamy niespodziewaną utratę słuchu, the problem must be in the taking in. It must be at the beginning of the channel. Więc kiedy mamy utratę słuchu, problem musi być w tym pobieraniu, w braniu, na początku kanału. So understanding that the body can do nothing by itself or function by itself. Więc rozumiejąc, że ciało nie może zrobić samo nic z siebie. Something or someone needs to make the dysfunction or the disease to the body. Więc coś musi przyprowadzić tą chorobę, znaczy tą chorobę do ciała. So that gives us very sure, a very sure foundation how we have to look to things when we explore the cause of disease. I to daje nam bardzo pewny fundament tego, jak powinniśmy patrzeć na źródło choroby. So everything must take. Więc wszystko musi brać. That is the entrance. To jest wejście. And everything must give. That is the exit. I wszystko musi też oddawać i to jest wyjście. Then everything must have a cause. Więc and wszystko where there is a cause, there is also an effect. Więc wszystko musi mieć przyczynę, a jeśli jest przyczyna, to będzie również efekt. And to make it a complete thing, it is that everything that we have in this universe works in a circuit. Więc żeby to spiąć wszystko w jedną całość, to możemy powiedzieć, że wszystko funkcjonuje w cyklu. So this is very basic to understand. We will repeat it every night and we must know it because it will enlighten everything in our lives. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to wiedzieli i będziemy to powtarzać co wieczór. We know that this is the law of cause and effect. Wiemy, że to prawo przyczyny i skutku. We know that no effect can come without the cause. Wiemy, że żaden skutek nie może przyjść bez przyczyny. And there is no exception. I nie ma wyjątków. Every created thing in this universe functions according to this pattern and model. I każda rzecz stworzona we wszechświecie działa według tego modelu. So, let's see the human being. Więc zobaczmy człowieka. And we want to see those things that we all have in common. Więc chcemy spojrzeć na rzeczy, które mamy wszyscy wspólne. Because those things that we have in different does not count. Because that's normal that we have things that are different. Te rzeczy, które mamy różne, one się nie liczą, bo to normalne, że różnimy się od siebie. So what do we have in common? We have in common the structure that is the way we are built. Więc pierwsza rzecz to struktura, to jest sposób, w jaki jesteśmy zbudowani. So in every human being the structure is the same. W każdym człowieku struktura jest ta sama. So we have the organs that are the same. Więc mamy narządy, które są takie same. And yes, we might have the one has a big eye, a red eye, the other has a green eye, a small eye. Więc oczywiście każdy może mieć, nie wiem, zielone oczy, czerwonawe oczy. So the forms of every individual is different. Więc forma każdego człowieka jest różna. So
That doesn't matter. That was made so in every species we see that the forms and the colors are different. Nie ma to znaczenia. W każdym gatunku widzimy, że sama forma jest różna. But the way they are put together, the organs are the same. Ale sposób, w jaki są skonstruowane wszystkie narządy, są takie same. So it's the same in humans and in, I mean, in all humans, it's the same. Więc u wszystkich ludzi to jest takie samo, ta struktura. So the next thing that we all have in common is function. Kolejna rzecz, którą mamy wspólną, to sposób, w jaki funkcjonujemy. So all humans function the same way. Więc wszyscy ludzie funkcjonują w ten sam sposób. That is, yes, we have different forms. Tak, we have different sizes of the eyes. Tak, mamy różne formy, mamy różne rozmiary oczu. But every eye has the same function. Ale każde oko ma dokładnie tę samą funkcję. Like it has the same structure, independent on the form, the size, and the color. Tak również ma tą samą funkcję bez względu na rozmiar czy kolor. That's why we also have, we can have certain limits in our. Yes, we say that all people have to have the same blood pressure, have the same count of erythrocyte or whatever blood vessels. Więc mówimy, że ludzie mają różne ilości erytrocytów czy skład krwi. Because the function is the same in every human being. Ale funkcja, jak to działa u każdego człowieka, jest ta sama. So the heart functions in every human being the same way. Serce działa u każdego człowieka dokładnie tak samo. Of course, in some it is a dysfunction or a disease. Oczywiście u niektórych ludzi to serce działa nieprawidłowo i lub jest chore. But the dysfunction even proves that there is a normal function, a function that is according to the law. Ale również te dysfunkcje udowadniają nam, że jest jakaś norma i ta norma jest w zgodzie z prawami. So I hope that we understand it all, because disease is a certain dysfunction. And that's why we have also the same kinds of disease. I mam nadzieję, że to rozumiemy, że choroba jest swego rodzaju dysfunkcją i dlatego mamy również takie same choroby. Yeah, we have all kinds of the same people have heart attacks, many people have cancers, whatever we have there as diseases. Więc wiele ludzi ma zawały serca, raka, mamy takie same choroby. Because we function the same. Ponieważ funkcjonujemy w taki sam sposób. So, the third thing that is important for us to know is what do we need in order to function, to be healthy. Trzecią rzeczą, którą musimy wiedzieć, to czego potrzebujemy, żeby być zdrowymi. Because without any needs, nothing can function. Ponieważ jeżeli coś nie ma potrzeb, to nie może funkcjonować. Because the law says there is nothing that can exist or function by itself. Ponieważ prawo mówi, że nic nie może funkcjonować samo z siebie. We all need, the law requires needs in order to function. Prawo wymaga potrzeb, żeby można było działać. Now I took this picture. We have an engine and plants. I na tym zdjęciu mamy silnik i rośliny. And we must know that in order that something should function, it needs at least two elements. I musimy zrozumieć, że żeby coś działało, potrzebuje co najmniej dwóch rzeczy. It cannot function just with one element. Nie może działać tylko z jedną. That's mostly unknown, but it's basic for us to understand ourselves in order to see what do we miss when we are sick or when the hearing is lost or whatever we have.
To jest ważne dla nas, żebyśmy to zrozumieli w sytuacji, kiedy jesteśmy chorzy, kiedy tracimy słuch. So every function needs at least two elements. Więc każda funkcja potrzebuje co najmniej dwóch elementów. One is that makes or generates, enables the function. Pierwsza to coś, co uaktywnia funkcję. So that's usually electricity. To zazwyczaj jest elektryczność. You need a circuit, an electrical circuit, in order to start the engine. Musisz mieć elektryczny obwód, aby włączyć silnik. And when you have a seed of grass or of whatever seed you have from a plant. A jeśli macie nasiono jakiejkolwiek rośliny. Before that seed germinates, it needs an electrical input in order to have an electrical circuit. I zanim to nasienie może wykiełkować, potrzebuje obwodu elektrycznego, żeby mogło zacząć kiełkować. And only after the electrical circuit is there, the plant, the seed starts to take over from the earth the fuel or the chemistry. I dopiero wtedy, kiedy jest tam obwód elektryczny, to nasiono może zacząć pobierać z ziemi rzeczy. So then it takes water and all kinds of nutrients from the ground. Więc pobiera wodę i różne rodzaje, różne rzeczy z ziemi. And as long as the circuit is there and it has enough of the fuel, of the nutrition, the plant grows and brings its fruit. I tak długo jak w ziemi jest wystarczająco dużo pożywienia i rzeczy, które są potrzebne, to ta roślina może rosnąć i wydawać owoc. The same thing is with the engine in a car. To samo dotyczy silników w samochodzie. As long as the circuit is there and you have enough fuel, the car and the motor will work. Tak długo jak jest obwód elektryczny i dostarczamy paliwo, tak długo silnik będzie działał. You might have enough fuel, but if you stop the car, stopping the electrical circuit, the motor stops. Możesz mieć paliwo, ale jeśli przerwiesz obwód elektryczny, również silnik się zatrzyma. Or if you don't stop the car, but you have no fuel anymore, the motor also will stop. Możesz nie zatrzymywać samochodu, ale jeśli skończy się paliwo, również samochód się zatrzyma. So let's remember, everything in nature, everything needs, in order to function, two elements. Więc wszystko w naturze potrzebuje dwóch elementów, żeby funkcjonować. Which are different. I one są różne. W pewien sposób są od siebie różne. I mean, they cannot do the same thing. Nie mogą zrobić tej samej rzeczy. So now we come to us as humans. Więc tak oto przychodzimy do nas jako ludzi. And since everything works according to the law, I call this slide the law of life. Więc w związku z tym, że wszystko działa zgodnie z prawem, to mówię o tym prawo życia. So here we have the border of the law. Więc tu mamy granicę, które wyznacza prawo. And the law says that life is conditioned by our needs. I prawo mówi, że życie jest uwarunkowane naszymi potrzebami. If we would have no needs, we could not live. Gdybyśmy nie mieli potrzeb, nie moglibyśmy żyć. The law requires the needs and the amount of the needs. I to prawo wymaga potrzeb i ich i tak jakby wyznacza ich ilość. So if all needs were fulfilled, i jeśli wszystkie potrzeby są zaspokojone, we would have normal function, we would have 100% health. Funkcjonowalibyśmy normalnie, bylibyśmy w 100% zdrowi. Inside the law you can never be sick. Wewnątrz tego prawa nie możemy być chorzy. So whenever disease appears, więc kiedykolwiek pojawia się choroba, it is because the needs are not fulfilled. Jest to spowodowane tym, że potrzeby nie są zaspokojone. So you're still alive, but
you're outside of the borders of the law. Jesteś wciąż żywy, ale jesteś na zewnątrz granic wyznaczonych przez prawo. And on physical level, we always need to keep a balance. I w fizyce, na poziomie taki, na poziomie fizyki, zawsze musimy zachować równowagę. You might have here too less and here too much. Możesz mieć po tej stronie za mało, a po tej za dużo. In both cases, the law is broken. W obu przypadkach prawo jest złamane. And if we continue on that side, of course, we go to death. And we can die. Yes. I oczywiście, jeżeli kontynuujemy po tej stronie, to prowadzi do śmierci. And we can die because we have too less of what we need. I możemy umrzeć dlatego, że mamy za mało tego, czego potrzebujemy. For example, we don't eat anymore. Nie jemy wystarczająco. Or we can die because we eat too much. Ale możemy umrzeć, bo jemy zbyt dużo. So on both sides, when we go too far away, then death occurs. Więc po obu stronach, jeśli pójdziemy zbyt daleko, występuje, dochodzi and do śmierci. We have no function. I w śmierci nie mamy już żadnych funkcji. Now, whenever we are sick, or when we have a headache, or a hearing loss, or a heart attack, or cancer. Więc kiedykolwiek jesteśmy chorzy, kiedy mamy ból głowy, tracimy słuch, mamy raka albo zawał. The first thing is to realize that we are outside the required needs. Pierwsza rzecz, którą musimy sobie uświadomić, to to, że jesteśmy poza granicami potrzeb. We are not here inside of the law. Nie jesteśmy tutaj w granicach wyznaczonych przez prawo. But somewhere outside. Ale gdzieś na zewnątrz. So that's why we need to know our needs in order to know what is missing. Więc dlatego musimy znać swoje potrzeby, aby wiedzieć, czego brakuje. So when your car stops, you need to know what it misses. Więc jeśli twój samochód się zatrzymuje, musisz wiedzieć, czego mu brakuje. Does it miss fuel, so you don't have fuel anymore? Czy brakuje ci paliwa? Nie masz już paliwa? Or is the electrical circuit broken? Czy też obwód elektryczny jest zepsuty? An electrical supply not there. Czy też nie ma prądu? So let's look how many kind of needs do we have as humans. Więc spójrzmy, ile rodzajów potrzeb mamy jako ludzie. And we all know that we have physical or chemical needs. Więc wiemy, że mamy fizyczne czy też chemiczne potrzeby. We all have learned that we need to breathe and to drink and to eat. Wszyscy nauczyliśmy się, że musimy oddychać, pić czy też jeść. And we know that our body reacts when we are at the border of these needs. I wiemy, że nasze ciało reaguje, jeżeli jesteśmy na granicy tych potrzeb. So when we have too less warmth, then we are freezing. Gdy mamy zbyt mało ciepła, wtedy zamarzamy. Like now it's quite cold outside. Teraz jest dość zimno na dworze. And your body shows it to you. I twoje ciało ci to pokazuje. You can choose to go outside not well, very well dressed, but your body certainly will show you that you have a limit in temperature. Więc jeśli chcecie, możecie wyjść na dwór, będąc źle ubranymi, i wasze ciało pokaże wasz limit. And also we have, when we are making good fire in the house, sometimes it might be too hot. Również jeżeli rozpalamy w domu ogień, w sensie w piecu, to może nam być zbyt gorąco. So every one of us have learned when we are freezing, we miss warmth. When we are sweating, we have too much. Więc każdy z nas uczy się, że kiedy brakuje nam zimna, kiedy brakuje nam ciepła, jest nam zimno, albo kiedy jest zbyt gorąco, to się pocimy. When we are hungry, we know we miss food. When we are thirsty, we need water. Kiedy jesteśmy głodni, wiemy, że brakuje nam jedzenia, a kiedy jesteśmy spragnieni, wiemy, że brakuje nam wody. When we are tired, we know we need sleep. Kiedy jesteśmy zmęczeni, wiemy, że potrzebujemy snu. So
We understand the messages of the body. Rozumiemy wiadomości, które wysyła nam ciało. We understand the alarming signal. Rozumiemy sytuacje alarmowe. And we don't take something to not feel the hunger. I nie bierzemy czegoś na to, żeby nie czuć głodu. Or to not feel the thirst. Albo pragnienia. Because then we would just quench and take away the signal that something is needed. Bo wtedy ugasilibyśmy ten sygnał, że coś jest potrzebne. And we would not eat or drink, then what would he do? I jeśli byśmy nie jedli lub nie pili, co byśmy zrobili? So we cannot, we might do something to not feel the hunger, but still, if we don't eat, at a certain time, we will pass away. I więc możemy nie jeść, ale jeżeli nie będziemy jeść w wyznaczonym czasie, wtedy umrzemy. So we must understand when the body gives a signal what he tells us. Więc musimy rozumieć, że kiedy ciało daje nam sygnał, musimy rozumieć, co on oznacza. So when we have, like this lady that I said before, a sudden hearing loss on the left ear. Więc jak w przypadku tej kobiety, która miała nagłą utratę słuchu w lewym uchu. Together with dizziness. Excuse me? I mean, it also dizziness accompanied with the hearing loss. Tak, i razem z tym, z tą utratą słuchu miała zawroty głowy. Or when we have migraine. Albo gdy mamy migreny. Or depression. Albo depresja. Whatever, high blood pressure, diabetes. Cokolwiek. Wysokie ciśnienie, cukrzyca. The body shows that something is not right. Ciało pokazuje, że coś jest nie tak. What does he miss? Czego mu brakuje? And in former years, I would have not known. I ja lata temu nie wiedziałbym tego. Because in medical school, all I learned was we need physical things in order to exist and function. Gdyż w szkole medycznej uczono nas, że potrzebujemy rzeczy jedynie fizycznych, żeby działać. In medical school, you ignore the law of the nature that says that every function needs two elements, not just one. W medycynie ignoruje się to prawo, które mówi, że potrzebujemy dwóch rzeczy, a nie tylko jednej. Yes, that's why you have people when they have a certain disease, they try to change their eating habit. Więc dlatego mamy ludzi, którzy, gdy są chorzy, próbują zmienić swoje nawyki żywieniowe. I just recently had a patient who had certain symptoms and she said, I changed my diet, I changed all these things, but it did not help. Ja ostatnio miałem pacjenta, który powiedział, że ma pewne symptomy i zmienił dietę, ale to nie pomogło. Now yes, if you just know that you're working with fuel, then you just do something on chemical level. Więc wiesz, że jeśli pracujesz z paliwem, to robisz coś na poziomie chemicznym. But a human being needs more than chemistry. Ale ludzkie ciało potrzebuje czegoś więcej niż tylko chemii. And I only discovered that because I could not put the symptom of my patient to any physical cause. A odkryłem to tylko dlatego, że nie mogłem dopasować symptomów, z którymi przychodzili do mojej pacjenci, z żadnymi fizycznymi powodami. I could not find a chemical element that if I would supply it, would make the body function again. Nie mogłem znaleźć żadnego chemicznego elementu, który by sprawił, że gdybym go zapewnił, to usunąłbym problem. So I started to talk to my patient to ask them about their life experiences.
Więc zacząłem rozmawiać z moim pacjentem, aby go zapytać o jego doświadczenia życiowe. Just yesterday I had an elderly couple. Właściwie to i wczoraj miałem do czynienia z starszą parą. They were over 80 years old. Mieli ponad 80 lat. Husband and wife. Mąż i żona. And they had different symptoms, but starting from the same time. I mieli różne symptomy, ale zaczęły się w tym samym czasie. The lady had a feeling in her right throat. Kobieta miała takie uczucie w gardle. And in the right throat, it was something that said it's itching here and I have to cough and I don't know what is there. I tu po prawej stronie czuła, że coś się odrapie i musi kasłać i nie wie, co to jest. And it came about 3 weeks. It started this symptom. I to zaczęło się 3 tygodnie wcześniej. Her husband jej mąż had an eczema in his nose. Jej mąż miał zapalenie w nosie. An eczema is there are cutting the skin is cut and it's like a knife would have cut into that skin. I to polega na tym, że to jest tak, jakby skóra została przecięta nożem. And body fluid comes out through that cut. I płyny ustrojowe wychodzą przez to rozcięcie. And that itches and is making a discomfort. I to swędzi i powoduje dyskomfort. Now, he had it also since 3 weeks. I on też miał to od 3 tygodni. Now, do they have these symptoms by chance or because there is something going on in their lives? I czy to przypadek, że mają te symptomy, czy też to wynika z czegoś, co się dzieje w ich życiu? And I told her first, they came separate into the room, that she must have an issue on her heart. I oni weszli oddzielnie do gabinetu i najpierw jej powiedziałem, że ona musi mieć coś z sercem. Because I learned in these years that the human being has spiritual needs. Dlatego, że dowiedziałem się, że ludzie mają duchowe potrzeby. That is, he needs love, righteousness, liberty, security, and so on. Ponieważ ludzie potrzebują miłości, dobra, bezpieczeństwa i takich rzeczy. And these things are supplied through thinking. I te rzeczy są dostarczane przez myślenie. So that's why I asked them, and I asked her, and she says, yes, we have a big problem. I zapytałem jej, a ona mi odpowiedziała, że tak, mamy wielki problem. And she didn't want to tell it because it's a very private problem. I ona nie chciała powiedzieć, powiedziała, że to jest bardzo prywatna rzecz. And but she said to me that there is an issue in their life and that starts about 3 weeks ago. Ale zdradziła mi, że jest pewien problem, z którym się borykają i akurat zaczął się mniej więcej 3 tygodnie wcześniej. So the body shows that he does not function only by physical elements, I mean by chemistry. I tutaj ciało pokazuje, że działa nie tylko w oparciu o chemię. There is something like love that humans need. Jest również coś takiego jak miłość. And it's amazing how it shows up in the body. I to jest niezwykłe, w jaki sposób to działa na ciało. And we'll see how the thoughts affect the physical element. I zobaczymy, jak myśli wpływają na sferę fizyczną. But I have not learned anything in medicine to ask my patient what maybe they miss. Love or righteousness or liberty or security, why their body symptoms comes. I ale nigdy nie nauczyłem się w mojej medycznej edukacji, aby
łączyć to, że ktoś może potrzebować miłości i wolności, bezpieczeństwa i to, żeby to łączyć z tym, jak się ludzie czują. And there is a hierarchy in our needs. Jest pewna hierarchia tych potrzeb. And we'll see that in our next lecture tomorrow night. I zobaczymy to na jutrzejszym wykładzie. But I can say that the hierarchy is that the spiritual things, the thoughts are coming before the chemistry. Ale możemy powiedzieć, że te potrzeby duchowe są przed tymi fizycznymi. What is in the human being that what he does most? Co jest u człowieka, coś czego on robi najwięcej? Does he eat, drink, sleep or think the most of the time? Czy on je, śpi, czy pije, czy też myśli większość czasu? I don't think that we need to ponder very long or to think very long. Myślę, że nie musimy nad tym się długo zastanawiać. Because thinking we do the most. Ponieważ myślenie to jest coś, czego robimy najwięcej. We take every second. W każdej sekundzie we take over 200 decisions. Podejmujemy ponad 200 decyzji. That's how we think. To jest sposób, w jaki myślimy. So per second things are very fast. Więc w ciągu sekundy myśli biegną bardzo szybko w naszym umyśle. The way a human being thinks is almost totally ignored in medicine. Ale sposób, w jaki człowiek myśli, jest praktycznie ignorowany w medycynie. And it's ignored because we have no idea how thoughts are functioning. I to jest ignorowane, ponieważ my nie mamy pojęcia, w jaki sposób myśli działają. But how can we have a science about a human being missing that what the human being needs the most? Więc jak możemy mieć naukę o człowieku, pomijając to, czego człowiek potrzebuje najbardziej? Or better say, needs first. Powiedzmy lepiej, potrzeby pierwsze. So on spiritual level, we can never have too much. Więc na tym duchowym poziomie nigdy nie możemy mieć zbyt wiele. Because the spiritual needs are 100%. Ponieważ duchowe potrzeby to 100%. You cannot have 99% righteousness. Nie możecie mieć 99% or 50% liberty. Albo 50% wolności. It's either or. It's 100% or nothing. To jest albo 100%, albo nic. That's why the body reacts only when we miss love, when we miss the spiritual thing. Więc ciało reaguje wtedy, kiedy brakuje nam miłości, kiedy brakuje nam duchowych rzeczy. And how many body reactions do we have? I ile mamy reakcji ciała? And the conclusion I came after a few years of studying that disease in all its forms is nothing else than the missing of the first element in the human being, that is love. I to, do czego doszedłem po kilku latach studiowania tego, to to, że choroba to jest... Znaczy, to wynika z tego, że człowiekowi brakuje podstawowej rzeczy, którą jest miłość. So as hunger says, I need food. Homer says, sorry? Hunger tells you you need food. Więc to, jak mówi nam głód, to, że potrzebujemy jedzenia. Thirst tells you you need water. Pragnienie mówi nam, że potrzebujemy wody. When you're tired, you need sleep. Kiedy jesteś zmęczony, potrzebujesz snu. Disease tells you that there is a missing of love. That is, the thoughts are not filled with what they need.
I choroba pokazuje ci, że brakuje miłości, że myśli nie są wypełnione tym, czym powinny. This is as simple as I can show it. To jest tak proste, jak tylko jestem w stanie to pokazać. I have seen thousands of patients in these 17 years. Widziałem tysiące pacjentów przez 17 lat. I've traveled many countries of this world. Podróżowałem do wielu krajów tego świata. In the last 12 years. Przez ostatnie 12 lat. Giving lectures about the things, seeing patients, talking to them. Robiąc prezentacje na ten temat i rozmawiając z pacjentami na temat ich problemów. And I had no exception. I nie było wyjątków. Disease shows that on the spiritual level, on thought level, there is a fire that is burning. I choroby wychodzą w momencie, kiedy na duchowym poziomie jest ogień. And since we don't include this element in the human being, i więc z racji tego, że nie ujmujemy tego elementu w człowieku, we only focus on chemistry and food. Skupiamy się jedynie na jedzeniu i chemii. While disease shows a need that is in the spiritual means, not in the physical ones. Kiedy to choroba pokazuje nam, że problem jest po stronie duchowej, a nie fizycznej. So when we look to the structure of the brain, kiedy patrzymy na strukturę mózgu, then we have the cortex, that is the outside layer, that's what you see here on this model. Więc mamy korę mózgową, która jest na zewnątrz, widzicie to na tym modelu. And we have two cortexes because they are not together here. I mamy dwie kory mózgowe, dlatego one są tu niepołączone. Because we come from mother and father, half and half. Ponieważ pochodzimy od mamy i taty, pół i pół. And from the cortex, all the wires, the nerves go into the body. I z kory mózgowej przewody idą do całego ciała. Is a nervous cell that is a Purkinje cell that it's in the cortex, and we have billions of them in each cortex. Tu jest komórka mózgowa i mamy ich miliony w każdej korze mózgowej. And they go, and in the whole, and in this, in the cortex, we have the whole physical body included. I w korze mózgowej zawiera się tak jakby całe fizyczne ciało. So everything that happens in our body is governed from the cortex. Więc wszystko, co dzieje się w naszym ciele, jest zarządzane z kory mózgowej. That is very important to know. To jest bardzo ważne, aby it's to like mówić. You sit in the car and where you have the instruments to drive the car. To tak jak siedzisz w samochodzie i masz wszystkie przyrządy, aby nim sterować. That's how the cortex is. To tak właśnie działa kora mózgowa. It's like you, if you have seen a cockpit of a plane, that's how you sit there and you push the buttons up here. To tak jak w kokpicie samolotu. Wciskacie przyciski i coś się dzieje. And the bottom is pushed by making an electrical energy that goes through the nerve into the body. I to jak jest naciskany ten przycisk, to powoduje wyzwolenie energii elektrycznej, która idzie do ciała. So we start with electricity, like we have seen that also in the plants. Więc zaczynamy z elektrycznością, tak jak widzieliśmy wcześniej w roślinie. And that electrical impulse goes through the nerve into the limbic system. I ten impuls elektryczny przechodzi nerwami do układu limbicznego. That's the center of the brain, that's somehow here. To jest środek mózgu, to jest mniej więcej w tym miejscu. And that gives a chemical reaction back to the cortex. I to powoduje chemiczną reakcję, która jest skierowana w stronę kory mózgowej. Which we feel as emotions or feelings and so on. I odczuwamy to jako emocje, odczucia i tak dalej. And so the question is, where do thoughts coming from? Więc pytanie brzmi, skąd biorą się myśli? Do they come from the brain?
Czy pochodzą z mózgu? Do they come from the center of the brain, the limbic system? Czy też pochodzą z centrum mózgu, z układu limbicznego? Or do they come outside of the brain? Czy też pochodzą z zewnątrz mózgu? I think those are very important questions to answer. Myślę, że to są bardzo ważne pytania, na które musimy odpowiedzieć. And it's not just a question for physicians and those who occupy themselves with the human being. I to są pytania nie tylko dla lekarzy, czy też tych, którzy są skupieni na tym, jak działa człowiek. It's a question for everyone because we can only think for ourselves. To pytanie dla każdego, ponieważ powinniśmy wiedzieć, jak działamy. And we should know where our thoughts are coming from. I musimy wiedzieć, skąd biorą się nasze myśli. And especially when we have little children. I szczególnie jeśli mamy małe dzieci. You would need to know the nature of man. Powinniśmy rozumieć naturę człowieka. And I can promise you, to understanding the nature of man is the most exciting thing. I mogę wam obiecać, że rozumienie natury człowieka jest rzeczą najbardziej ekscytującą. To understand how things are functioning in yourself. A rozumieć rzeczy, które działają wewnątrz nas. Is giving you your life back. To tak jakby odzyskać życie. Making you able you to drive your car. To tak jakby móc kierować samochodem. Without driving it in the ditch. Nie wjeżdżając drogą. Or in a tree. Albo bez uderzenia w drzewo. That means without making yourself sick. To znaczy bez sprawiania, że będziemy chorować. In these days, where the whole world is in a sick issue. W tych czasach, kiedy świat ma problemy z chorobą. It's most important to understand how you yourself work. To jest najbardziej istotne, aby zrozumieć, jak ty działasz. So in order to have no fear, in order to know, oh, things work like this. Okay, so then I can do like this and can avoid disease. Więc aby wiedzieć, co powinienem robić, czego nie powinienem robić, aby uniknąć choroby. So this is why I became a physician that explains the human nature. Właśnie dlatego zostałem lekarzem, który zajmuje się tym, aby wyjaśnić naturę człowieka. Of course, I cannot think for my patients. Oczywiście nie mogę myśleć za moich pacjentów. I cannot satisfy their needs. Nie mogę spełnić ich potrzeb. Neither physical nor spiritual. Ani duchowych, ani fizycznych. That only the individual himself can do. Tak jak może to każdy indywidualnie zrobić. But I can explain how it works. Ale mogę wyjaśnić, jak to działa. And what the disease tells you that is missing in your life. I co choroba mówi, że brakuje w twoim życiu. So, looking forward tomorrow night. Więc nie mogę się doczekać jutrzejszego wieczoru. Come back and look a little bit deeper into the nature of man. Aby wrócić i spojrzeć nieco głębiej w naturę człowieka. And of course, I'm willing to answer questions if there are. I oczywiście jestem chętny, aby odpowiedzieć na pytania, jeśli takie są. But usually when we go through the whole seminar. Ale zazwyczaj, kiedy przejdziemy przez całą serię wykładów, our questions are going to be answered. Nasze pytania znajdą swoją odpowiedź. So thank you very much for listening. Więc dziękuję wam za uwagę. Looking forward for tomorrow night. I do zobaczenia jutro. Mamy jedno pytanie. There was one question. Yes. Przeczytam może po polsku. Skoro wszyscy jesteśmy jednakowo zbudowani, to czy
jednostkę chorobową leczymy tylko jedną metodą. It's because we are all built in the same way, do we treat the same sickness in the same way? Well, that's why we have to make the difference between treatment and cause. Dlatego musimy postawić różnicę pomiędzy terapią i przyczyną. Treatment takes care of the damage. Terapia zajmuje się naprawieniem uszkodzeń. You know, when you hit yourself, the treatment means kiedy się uderzysz, you bind the wound and put something there to cleanse it. That's treatment. Kiedy się uderzysz, to zabezpieczasz, oczyszczasz ranę, zabezpieczasz ją, czyścisz i to jest terapia. That is, you occupy yourself with the damage that happened. Zajmujesz się naprawieniem uszkodzeń, które się wydarzyły. Cause remove is to take away that what caused the damage. Aby usunąć przyczynę, znaczy usunięcie przyczyny polega na tym, żeby zabrać rzecz, która doprowadziła do tego uszkodzenia. You see, we in our medicine we usually treat with the same medication the same symptoms. Więc w medycynie zazwyczaj używamy tej samej metody, aby leczyć te same symptomy. And since we have different companies, they make similar chemicals in order to balance, by example, the blood sugar. I mimo tego, że mamy różne firmy, to robią podobne lekarstwa, aby na przykład naprawić poziom cukru we krwi. But that does not remove the cause of your blood sugar. Ale to nie usuwa powodu, dla którego poziom cukru we krwi jest niewłaściwy. That's why we have to make the difference between treatment and removing the cause. Dlatego musimy postawić różnicę, czy rozdzielić usuwanie symptomów, a także przyczyny. And in the coming nights we will see that we will find the cause in the human being being the same. I w kolejnych wieczorach zobaczymy, że przyczyna, która wywołuje choroby u ludzi, jest taka sama. And yes, for the removing of the cause, since function is set by the law. I więc, aby usunąć przyczynę w związku z tym, że funkcje są zarządzane przez prawo, we must take away that what causes the disease. Więc musimy usunąć to, co powoduje chorobę. And we will find interesting findings as we go into the human nature that will astonish us, but we all will see that it is so. I odkryjemy ciekawe rzeczy, studiując naturę człowieka, które... Sorry, can you repeat the last word? So we'll see that through the laws of nature, the things in every human being are identical. Zobaczymy, że przez naturę człowieka rzeczy w ludzkiej naturze są takie same. So when we know more about that, then we can point it out very clearly. Więc kiedy będziemy o tym wiedzieć więcej, będziemy mogli wskazać na to znacznie lepiej. But we always should keep the difference between removing cause and therapy. Ale zawsze powinniśmy rozłączać usuwanie przyczyny i terapię. Maybe I give one example more if you have recurrent tonsillitis. Would you have, sorry, incurable tonsillitis? Recurrent, you come again and again, you have tonsillitis. Jeśli masz nawracające anginy, then the doctor says, let's take the tonsils out. Doktor powie, usuńmy migdałki. Because you can pull them out. Bo możesz je wyciąć. But are the tonsils the problem? Ale czy to migdałki są problemem? Now sometimes we need to remove certain things because they are so rotten that if you leave them in the body, it doesn't make sense.
Czasami musimy usunąć pewne części ciała, bo są tak przygnite, że musimy. But no matter what I remove from the body, I don't change by that, or I don't remove the cause. Ale bez względu na to, czy coś usunę, czy nie, to nie zmienia to faktu, czy usunąłem przyczynę. By removing the tonsils, I don't remove the cause that makes the tonsillitis. Więc usuwając migdałki, nie usuwam przyczyny, która powoduje anginę. And then removing the tonsils, then the symptom must go somewhere else. I kiedy usuniemy migdałki, to sprawimy, że choroba pójdzie w inne miejsce. So now the young man was 17 years old, he wanted to take away his tonsils because he was sick. I tak having again and again this pain. Więc pewien młody 17-letni mężczyzna, który chciał usunąć migdałki, dlatego że miał nawracający ból. And after a few months he came back and he was happy, he has no sore throat anymore. I po kilku miesiącach przyszedł, będąc szczęśliwy, że już nie ma bólu gardła. And then it went to his knees. I wtedy on ten ból przeszedł w jego kolana. Now he had knees pain. I wtedy miał już ból kolan. So then how can you, if you just remove the symptom without removing the fire, I mean you take out the alarming signal, but you leave the fire burning. Więc jeśli usuniesz alarm, ale pozostawisz ogień płonący, then of course your body will get sicker and sicker because that what makes the disease was not removed. Więc twoje ciało będzie coraz bardziej chore i chore, dlatego że nie usunąłeś powodu, dla którego zachorowało. Now through very wrong teaching of the last century, so to say. Ze względu na bardzo złe nauczanie przez ostatnie parę setek lat. For the patient of today, it's very hard to understand because he's not used to think that his thoughts might cause his disease. Dla dzisiejszego pacjenta jest bardzo trudno to zrozumieć, bo nie jest przyzwyczajony do tego, aby myśleć, że myśli mają na niego wpływ. Usually when you tell the person your thoughts are making you the disease, they think that you don't have a real symptom, it's just an imagination. I jeżeli na przykład powiesz takiemu pacjentowi, że to przez jego myśli jest chory, to oni zaczynają myśleć, że to nie są prawdziwe symptomy, tylko ich wyobraźnia. But why is that so? Dlaczego tak jest? Yeah, because they are not used to know what role have the thoughts in their life. Dlatego, że nie są przyzwyczajeni do tego, żeby myśleć, jaką rolę odgrywają myśli w ich życiu. Yeah. So I have seen many patients also with cancer. No. Widziałem wielu pacjentów również z nowotworami. Cancer comes, like we can take that which comes more often, the breast cancer. Tak, jeden z nowotworów, który zdarza się najczęściej, to rak piersi u kobiet. You have it in the right side or in the left side. Masz go po prawej lub lewej stronie. And sometimes in both sides. A czasem po obydwu stronach. But where does it start? Ale gdzie on się zaczyna? Does the cancer start in your breast or somewhere else? Czy nowotwór zaczyna się od razu w piersiach, czy w innym like miejscu? Like starts the inflammation in your tonsil or somewhere else? Czy zapalenie zaczyna się w migdałkach, czy też w innym miejscu? Where is the process of all things in your body starting? Gdzie każdy proces w twoim ciele ma swój początek? So that's why if we want to be healed, we must know the cause and remove it. Więc jeśli chcemy być uleczeni, musimy znać przyczynę i ją usunąć. And then we have this
then we can do something about it. Więc i wtedy możemy, jeżeli znamy przyczynę, możemy coś z nią zrobić. I had a patient, she did not have cancer, but she had a tumor in her pituitary gland. Miałem pacjentkę, która nie miała raka, ale miała guza na jakimś gluroczole, ale niestety nie jestem w stanie. And we have the pituitary gland is connected to the brain. Ten gruczoł jest podłączony do mózgu. And we have like we have two brains, we also have two pituitary glands. Więc mamy dwa mózgi, w związku z tym mamy te dwa gruczoły, może chodzi o przysadkę. We have almost everything in a double thing. Mamy twice, niemalże wszystko those, podwójnie, dwa yeah. czy dwa nosy. So, and she had this tumor in her right side of her of the pituitary gland. I miała ten guz po prawej stronie tego gruczoła. And she had a tumor for 5 or 6 years. I miała go po jakieś 5 czy 6 lat. And the tumor produces hormones. I ten guz produkował hormony. So she lost her period. Więc przestałem miesiączkować. And then by looking to the hormonal system, they discovered the tumor. I kiedy zbadano jej układ hormonalny, wtedy odkryto tego guza. And they started medication. Więc rozpoczęto terapię farmakologiczną. To balance the amount of the hormones. Aby zbilansować ilość hormonów. But that did not remove the fire that makes the tumor that produces the hormones. Ale to nie usunęło ognia, który powodował ten guz, który z kolei produkował hormony. And so she had to take more and more medication. Więc musiała brać coraz więcej leków. In order to cope with the production of that hormone. Żeby móc nadążyć za produkcją hormonu, które powodowało and tumor. The only option that remains usually for us in the classical medical medicine. I zazwyczaj jedyną opcją, która nam pozostaje w klasycznej medycynie is to do surgery. Jest operacja. But does the surgery remove the cause? Ale czy operacja usunie przyczynę? Of course not. Oczywiście nie. That's why we need to know who governs the brain and so on. Więc musimy wiedzieć, kto zarządza mózgiem i tak dalej. And of course, like in all other cases, it was in her case also a love, a spiritual issue. I tak jak w jej przypadku i innych przypadkach, miłość, ta duchowa, duchowy problem. She was angry and upset on her brother-in-law. Ona była bardzo zła i miała była bardzo zła na swojego szwagra. So her sister's husband. I męża jej siostry. They married a few years ago. Pobrali się parę lat wcześniej. And since he was not a very serious guy. I z racji tego, że on nie był zbyt poważnym mężczyzną. She felt pity with her sister and fight it against her not so nice brother-in-law. Było jej z tego powodu przykro i żal jej było jej siostry i przez to weszła w spór ze swoim szwagrem. And in this fight she was a prisoner. She wanted to help her sister, wanted to remove the evil, but how can she remove that? I ona w tym sporze była tak jakby więźniem, bo chciała pomóc swojej siostrze, ale jak ona mogłaby to zrobić? And so the tumor appeared. I wtedy pojawił się guz. To tell her that she should change the way she thinks. Żeby powiedzieć jej, że powinna zmienić sposób, w jaki myśli. Now she listened to my presentations. Wtedy ona słuchała mojej prezentacji. I talked to her once on Skype because it was not a patient from Germany.
I rozmawiałem z nią przez Skype, dlatego że ona nie była pacjentem z Niemiec. And then they came to visit me in my practice. I wtedy przyjechała, aby odwiedzić mnie w mojej przychodni. And they came, I don't know which year, in September. I przyjechała, nie pamiętam którego roku, ale we wrześniu. I explained them once again the process, how the tumor appears and what thought and how it happens. Więc jeszcze raz im wyjaśniłem, w jaki sposób pojawił się guz i co się z tym w związku dzieje. And then, of course, I can do not more than that. I can only explain how things work, but I cannot do it for themselves. I oczywiście, they don't feel anyone. Oczywiście ja mogę wyjaśnić, jak to działa, ale nie mogę nic dla nich zrobić, nie mogę jej uleczyć. And so I explained it to her, and I think it was just a few in October, it was September, so a month later. Więc kiedy jej wyjaśniłem, miesiąc później, her husband called me and shared with me that the tumor disappeared. Jej mąż zadzwonił do mnie i powiedział mi, że guz zniknął. And the hormonal level was almost normal. I poziom hormonów wrócił do normy. And since then I didn't hear anything again. Tamtej pory nic od nich już więcej nie słyszałem. So the pattern of thinking I will explain in the next lectures how things work, because if we don't know how things work, how can we do something about it? Więc na kolejnych wykładach wyjaśnię sposób myślenia, w jaki on działa, żebyśmy mogli to zrozumieć. But we will see that it's the same and the same thought in every human being that makes every kind of symptom. Więc i zobaczymy, że to są te same myśli u różnych ludzi, które powodują te same symptomy. It doesn't matter if it's the tonsils or the eyes or the nose or the liver, it is the same. Bez względu na to, czy to migdałki, serce, oczy, wątroba, to za każdym razem jest to samo. Dr. Miller, yes. What about children and their thinking? Well, I also will explain that. Excuse me, maybe we say that in Polish and so people understand? Yes. Co w takim razie z dziećmi i ich sposoby myślenia? So, when we know how the human being is, how the human nature works, więc kiedy wiemy, jak działa ludzka natura, we understand perfectly why children get sick. Doskonale rozumiemy wtedy, dlaczego dzieci chorują. Thinking starts at the same time, even before, or it comes together at conception. Myślenie zaczyna się w momencie poczęcia. And we'll see that it's not a conscious thinking, but it is thinking. Wiemy, że to nie jest świadome myślenie, ale jednakowoż jest to myślenie. Because the function of thinking makes electricity, like we'll see tomorrow night. Ponieważ funkcja myślenia powoduje powstawanie elektryczności, tak jak to zobaczymy jutro. The human embryo starts with electricity. Więc ludzki embrion rozpoczyna z elektrycznością. And that is only possible by thoughts. I to jest jedynie możliwe przez myśli. So from the beginning, from conception, the embryo thinks and processes chemistry. Więc od samego poczęcia embrion myśli i procesuje, znaczy ma procesy chemiczne zachodzą tam. That's why these things must be known, because the functions in a embryo, in a baby, are the same like in an old person, because it's the same function, cannot change. Więc funkcje embrionu są dokładnie takie same jak u dorosłego człowieka. One się nie zmieniają. That's why it's so nice to know how things work. They work the same at any age.
Dlatego tak dobre jest rozumieć, jak one działają, bo działają dokładnie tak samo bez względu na wiek. You cannot say when you have an old car, it works different like when it was 20 years younger. Nie możemy powiedzieć, że kiedy mamy 20-letni samochód, to on działa inaczej niż kiedy był nowy. Or when you have a computer, everything you have that functions, from the beginning it must function the same like it functions till it breaks. Albo komputer, cokolwiek mamy, działa tak samo od początku aż do momentu, kiedy się popsuje. So I found out the whole process, especially in children. Ja rozpoznałem te procesy przede wszystkim u dzieci. So children are thinking the same way like an adult subconsciously as a function. Więc dzieci myślą w ten sam sposób jak dorośli, podświadomie, jako funkcję. Reason comes with the time. Rozważanie przychodzi nieco później. But the function of thinking must be there from the beginning. Ale funkcjonalność myślenia jest tam już od samego początku. That's why when I have children that are sick, dlatego jeżeli mam dzieci i pacjentów, które są chore, I cannot tell the children how to change their thoughts. Nie mogę powiedzieć im, jak mają zmienić swoje myśli. But I tell the parents how things work so that they change that, what they can change, and then they will see the result. Ale tłumaczę rodzicom, jak się rzeczy mają, aby oni mogli zmienić rzeczy, które mogą i które mają wpływ na ich dzieci. Understanding these things would bring so much relief to parents in their dealing with their children. Zrozumienie tych rzeczy daje bardzo dużo ulgi rodzicom podczas kiedy zajmują się swoimi dziećmi. That's why I'm counseling many parents how to educate their children. Dlatego często doradzam rodzicom, jak uczyć swoje dzieci. How to teach the children to understand themselves and why they think like they think and where all those thoughts are coming from. Jak uczyć je rozumieć, w jaki sposób myślą i skąd pochodzą myśli. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Czas dobiega końca. We are running out of time. Myślę, że zaczynamy dotykać coraz ciekawszych tematów. I think we're touching on more and more interesting subjects. Thank you very much, Dr. Miller. Dzięki Łukaszu za świetne tłumaczenie. Byłeś pierwszy raz w tej roli w swoim życiu, ale muszę ci powiedzieć, że poszło ci naprawdę bardzo dobrze. Też dziękujemy Państwu, naszym słuchaczom, za Waszą obecność na transmisji. Zapewniamy Państwa, że dzisiejsze spotkanie jest wstępem do naprawdę bardzo ciekawych wniosków, które usłyszymy już w kolejnych wykładach. Będą zaskakujące. I nie zdziwicie się Państwo, że tak starałem się zaprosić doktora Millera do nas. Zapraszamy jutro na godzinę 18 i mamy pytania, które Państwo zadali, przekażemy je doktorowi. Do zobaczenia jutro o 18. Do zobaczenia.